Zapraszam na odcinek polscy aktorzy i aktorki, którzy odebrali sobie życie. Jacek Zeidler, urodzony w styczniu 1955 w Łodzi, był synem doktor Barbary Zeidler z domu Tomczak, która jako łączniczka uczestniczyła w Powstaniu Warszawskim. Została lekarzem pediatrą, była zatrudniona w Instytucie Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej w Łodzi oraz jako ordynator oddziału noworodków Szpitala imienia Mikołaja Kopernika w Łodzi. Zeidler był aktorem filmowym i teatralnym, stał się znany z roli w filmach fabularnych przeznaczonych dla młodzieży, m.in. Niewiarygodne przygody Marka Piegusa czy Stawiam na Tolka Banana. Był działaczem opozycji antykomunistycznej w Łodzi, związany z lokalnym środowiskiem KOR. Zbierał m.in. podpisy pod listem do Sejmu PRL w obronie prześladowanych po wypadkach czerwcowych. Aktor zmarł tragicznie 2 stycznia 1980. Znaleziono go w mieszkaniu leżącego w śpiworze przy otwartym piekarniku. Podejrzewa się, że zatruł się gazem w efekcie kolejnego zawodu miłosnego. Gdy reżyser Stawiam na Tolka Banana Stanisław Jędryka kręcił w 1995 reportaż o dalszych losach swoich dziecięcych aktorów, rodzice odmówili rozmowy na temat okoliczności śmierci syna. Jacek miał zaledwie 24 lata. Został pochowany na cmentarzu rzymskokatolickim Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy ulicy Szczecińskiej w Łodzi 5 stycznia 1980 roku. Aleksandr Bielawski, urodzony w maju 1932 w Moskwie. Rosyjski aktor kilkakrotnie wystąpił w polskich filmach fabularnych i serialach. W swoim dorobku miał ponad 60 ról filmowych. Z wykształcenia był geologiem. Studia z tej dziedziny ukończył w 1955. Podczas pobytu w Polsce i kręcenia filmu Przerwany lot nauczył się dobrze języka polskiego, co sprawiało, że potem wielokrotnie występował w polskich filmach. Pamiętany jest w Polsce przede wszystkim z roli kapitana Pawłowa w serialu telewizyjnym Cztery pancerni i pies, w którym pojawił się w 3 ostatnich odcinkach, ale jako jedna z głównych postaci. Po raz ostatni wystąpił w Polsce w 2001 w filmie Przedwiośnie Filipa Bajona. 8 września 2012 jego ciało zostało znalezione na Moskiewskiej ulicy. Prawdopodobnie aktor, którego poważna choroba zmusiła wtedy do wycofania się z życia zawodowego, popełnił samobójstwo. Według śledczych Aleksandr wspiął się na 5. piętro domu, chociaż on sam mieszkał na 3. i skoczył. 12 września 2012 roku ciało Aleksandra Bielawskiego zostało poddane kremacji, a urna z prochami została pochowana w grobie rodzinnym na cmentarzu Kuźmińskim. Miał 80 lat. Adam Pawlikowski, urodzony w listopadzie 1925 w Warszawie. Aktor niezawodowy, dziennikarz, krytyk filmowy, muzykolog, kompozytor, nazywany Dudusiem, był wirtuozem okaryny. Adam Pawlikowski urodził się w rodzinie Kazimierza i Zofii Znowackich. Był żołnierzem Pułku Armii Krajowej Baszta, a od 21 września 1944 21 Pułku Piechoty Dzieci Warszawy. W pierwszym dniu Powstania Warszawskiego został ranny. Jego głos w niektórych filmach podkładał aktor Zygmunt Listkiewicz. W latach 48-57 zajmował się krytyką filmową i muzyczną. Później zajął się aktorstwem i grał w wielu polskich filmach. Do historii polskiego kina przeszła scena z jego udziałem z filmu Popiół i Diament Andrzeja Wajdy przy barze ze Zbyszkiem Cybulskim. W ostatnim okresie życia aktor borykał się z problemami finansowymi. Żył na granicy ubóstwa, jadał u przyjaciół i znajomych, a problemy natury psychicznej uniemożliwiały mu podjęcie pracy zarobkowej. Zmarł śmiercią samobójczą 17 stycznia 1976, wyskakując z okna swojego warszawskiego mieszkania na 8. piętrze. Został pochowany na cmentarzu Powązkowskim. Zofia Marcinkowska, urodzona w październiku 1940 w Wieliczce. Córka Janiny i Tadeusza Piecza. Jej ojciec był prawnikiem, działaczem socjalistycznym i ruchu oporu. Zginął 8 sierpnia 1944 w Powstaniu Warszawskim. Jej matka wyszła ponownie za mąż za lekarza Włodzimierza Marcinkowskiego, który adoptował Zofię. Ukończyła szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące w Krakowie. Po maturze rozpoczęła studia w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie. Na pierwszym roku studiów w 1959 wystąpiła w filmie Bogdana Poręby Lunatycy. Ze względu na złamanie obowiązującego regulaminu została usunięta ze szkoły. Studia aktorskie kontynuowała w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie, którą ukończyła w 1962.
Była w związku z aktorem Zbigniewem Wójcikiem, który był uzależniony od alkoholu, przez co często dochodziło między nimi do kłótni i przemocy. 8 lipca 1963 podczas jednej z awantur Wójcik pchnięty przez Zofię upadł i uderzył głową w kant kuchennego zlewozmywaka, a Marcinkowska przekonana o nieumyślnym spowodowaniu śmierci partnera popełniła samobójstwo, zatruwając się gazem. Wójcik zmarł kilka godzin później. Została pochowana na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Anna Szczepaniak, urodzona w kwietniu 1951 w Warszawie. Urodziła się 16 kwietnia jako córka Stanisława i Teodozji z domu Kukuła. Po zdaniu egzaminu dojrzałości rozpoczęła studia na Wydziale Inżynierii Budowlanej Politechniki Warszawskiej, lecz po 3 miesiącach przerwała je, a naukę kontynuowała na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, którą ukończyła w 1974. W latach 74-78 występowała w Teatrze Polskim w Warszawie, a od 1 marca 1978 w Teatrze Syrena. Najbardziej znana jest z roli Wieśki, koleżanki ze studiów Ani, w tej roli Irena Szewczyk, w serialu Daleko od szosy. Przez jakiś czas była związana z aktorem Andrzejem Strzeleckim. Aktorka popełniła samobójstwo, wyskoczyła przez okno budynku 2 marca 1979 roku pod wpływem śmierci innego aktora, Andrzeja Antkowiaka, w którym była zakochana. Została pochowana na cmentarzu Brudnowskim. Miała zaledwie 27 lat. Teresa Iżewska, urodzona w kwietniu 1933 w Warszawie, aktorka filmowa i teatralna. W 1952 rozpoczęła studia na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii, jednak ich nie ukończyła. W 1957 ukończyła studia na Wydziale Aktorskim w Warszawskiej Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej. W latach 1958-63 występowała w Teatrze Dramatycznym we Wrocławiu. Zadebiutowała w filmie Andrzeja Wajdy Kanał z 1957. Za rolę Stokrotki otrzymała nominację do nagrody BAFTY za najlepszy debiut filmowy w roku 1959. Jej niefortunna wypowiedź na temat niskich zarobków polskich aktorów sprawiła, że władze PRL nie dawały jej już zgody na wyjazd. Grywała w polskich filmach często rolę uwodzicielek i kusicielek. Jak sama mówiła, czuła się niespełniona, łaknęła uwagi oraz często groziła, że popełni samobójstwo. W połowie maja 1982 dokonała kolejnej już próby pozbawienia się życia. Nie była ona w pełni udana i zakończyła się wielotygodniową agonią aktorki. Zmarła śmiercią tragiczną 26 sierpnia 1982. Przyczyną zgonu było prawdopodobnie samobójstwo. Została pochowana na cmentarzu Łostowickim w Gdańsku. Miała 49 lat. Edward Żentara, urodzony w marcu 1956 w Sianowie. Aktor i reżyser teatralny. Znany z roli plastyka karateki w dramacie Wojciecha Wójcika Karate po polsku, Maksymiliana Kolbe w dramacie biograficznym Krzysztofa Zanuskiego Życie za życie. W 1989 został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. Był dyrektorem Bałtyckiego Teatru Dramatycznego i Teatru imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie. 25 maja 2011 popełnił samobójstwo w swoim tarnowskim mieszkaniu. Pozostawił list, w którym tłumaczył swoje postępowanie. Odebrał sobie życie z uwagi na fatalną sytuację w tarnowskim teatrze, jak również problemy i rozterki sercowe. Został pochowany 30 maja 2011 na cmentarzu komunalnym przy ulicy Gnieźnieńskiej w Koszalinie. Dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć część drugą. Piszcie w komentarzach. I zapraszam na mojego Instagrama mówimania.yt.